Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale KOLOR i KROPKA Scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was już z takim projektem typowo letnim, a to ze względu na kolorystykę kolekcji wykorzystałam do stworzenia tego albumu kolekcję starszą od Mintay Papers, Better Times. Bardzo fajna kolekcja, ja do niej wracam, kiedyś już też robiłam z niej album. To jest bardzo energetyczna kolekcja, bardzo radosna. Stąd też tak bardzo ją lubię. To jest, kochani, album mniejszych rozmiarów, natomiast jest to album pod zdjęcia o formacie 9×13 cm. I to jest album, który wykonałam, no też można powiedzieć, że może nie do końca z resztek jakiś ścinek, natomiast miałam do dyspozycji 4 arkusze, plus arkusz z kartami, no i kilka elementów do wycięcia. Jeżeli chodzi o okładkę, okładka jest dość prosta, składa się z kilku elementów wyciętych z kolekcji. Mamy tutaj kartę, czyli te piękne, różowe, intensywne drzwi. Dodałam też napisy w postaci naklejek. To są naklejki też od Mintay Papers i częściowo one są właśnie z tego zestawu dedykowanego do tej kolekcji Better Times, ale też są inne. Czyli taki miks. Jeżeli chodzi o płótno, to jest tkanina introligatorska o takim ładnym splocie, w pięknym też kolorze. Z tyłu również wykorzystanie karty z kolekcji. Śliczne są te karty. No i przede wszystkim mnie oczywiście urzeka sama kolorystyka, mocno intensywna. Zapięcie albumu na podwójną wstążkę. Tym razem dobrałam 2 wstążki w kolorze takim trochę nawiązującym do okładki. Myślę, że fajnie też pasują. Tutaj dla dekoracji umieściłam motylka. To jest klamerka. One chyba są z DP Craftu, o ile się nie mylę. Te motylki. One tutaj też występują, motyle w kolekcji, więc tak fajnie tutaj mi pasowały. Jeżeli chodzi o sam album, to mamy tutaj bazę w kolorze écrit. Chciałam po prostu, żeby ten album był taki jasny, radosny, stąd też taka jaśniejsza baza. Niekoniecznie chciałam aż tak mocno tym razem wybijać tą kolekcję, bo ona i tak jest dość intensywna i naprawdę no widać ją, widać te wszystkie elementy, które są tutaj na arkuszach. Także pierwsza strona okładkowa i tutaj mamy użycie takiego dużego elementu wyciętego z kolekcji. Napis jak w raju i tutaj nam ten element służy jako taka klapka, która nam trzyma to, co mamy tutaj w kieszeni. Kieszeń wycięta z arkusza. Czyli obrys po prostu po elementach, które mamy na arkuszu. Mamy w środku książeczkę. Te wszystkie książeczki są pod format kart, które były w kolekcji. Czyli w zasadzie moglibyśmy tu zmieścić połówkę zdjęcia 10×15 cm. Możemy również wykorzystać taką książeczkę czy kartę, matę do różnego rodzaju zapisków. Kolejna strona. Tutaj mamy te super desery lodowe, też w fajnej kolorystyce. Latem nie liczymy kalorii. Mamy taką pierwszą klapkę, tutaj możemy sobie wkleić połówkę zdjęcia albo na przykład coś wpisać. Lato czeka, tutaj wykorzystanie też ramki z karty dla dekoracji, bo też nie miałam zbyt dużo tego papieru skrapowego, więc szczególnie takiego bardziej z grafiką. Więc posłużyłam się tutaj po prostu elementem z karty. No i sobie otwieramy. Tutaj miejsce już pod zdjęcie 9×13 cm. Letnie wibracje. Tutaj mamy trzymadełko, też wykonane za pomocą jednego z elementów wyciętych z kolekcji. Fajne też w tej kolekcji są, zresztą w ogóle w tych kolekcjach od Mintaya, jest to, że mamy właśnie te arkusze takie bardzo mocne, bogato zdobione, ale mamy też takie tła, które nam wyciszają tą kolekcję, sprawiają, że ona jest przyjemna później podczas oglądania. Tutaj mamy miejsce na kolejne zdjęcie w pionie o formacie 9×13 cm. Tutaj wykorzystałam taką większą naklejkę, doceń to, co masz. Tutaj możemy sobie wsunąć pod ten element zdjęcia po prostu. No i ten piękny arkusz, który bardzo lubię, właśnie z tymi kolorowymi motylami. Kolejna strona. To są w zasadzie takie strony bliźniacze. Wieczne lato. Tutaj mamy z kolei trzymadełka za pomocą elementów wyciętych z kolekcji, czyli za pomocą motylków. Tutaj z kolei wyeksponowany ten arkusz właśnie z motylami kolorowymi. Otwieramy. Tutaj podkleiłam go też małym motylkiem. Ten motylek nie jest z kolei do końca podklejony, w związku z tym tutaj to zdjęcie ładnie możemy sobie wsunąć. Tutaj mamy już też miejsce pod zdjęcie 9×13 cm, ale jak je sobie tutaj wkleimy, to jeszcze nam pozostanie ramka, taka grubsza z papieru skrapowego. Tutaj mamy element do dekoracji, również tutaj pod niego sobie wsuwamy zdjęcie. Kolejna karta wykorzystana z kolekcji. Świetne też zestawienie tych kolorów i te kolory są w takich naprawdę letnich, energetycznych, ciepłych kolorach. Bardzo mi się kojarzą właśnie z latem. Także tutaj sobie możemy wsunąć zdjęcie. Zamykamy całość, jeszcze otwieramy w bok. I tutaj mamy znowu przygotowane miejsce pod wklejenie zdjęcia, czyli tutaj sobie wklejamy zdjęcie, mamy jeszcze dookoła taką ładną ramkę w kolorze. Tutaj z kolei wykorzystanie części arkusza, wycięcie pod kieszeń, cudownie jest odpocząć. I ja tej części nie będę zamykać, bo chcę Wam pokazać, jak ona się prezentuje z tą drugą częścią. Tutaj z kolei mamy klapkę. Wkleiłam naklejkę, każda chwila ma znaczenie. Również to jest akurat naklejka z tego zestawu dedykowanego do kolekcji Better Times. Otwieramy sobie w bok, czyli tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. Wsuwamy zdjęcie pod tego motyla. To Twój dzień. Tutaj z kolei możemy sobie pod ten napis też wsunąć zdjęcie. Może to być zdjęcie mniejsze, może być to zdjęcie właśnie w formacie 9×13 cm. I po otwarciu całości tak się prezentuje ten nasz środek w albumie, czyli tutaj mamy właśnie tą kieszeń, która w zasadzie dwie kieszenie. One się ze sobą łączą, stanowią taki jakby jeden element, są wycięte po prostu z tego samego arkusza, czyli tutaj sobie po prostu wsuwamy zdjęcia z jednej czy z drugiej strony i tych zdjęć tutaj też kilka nam wejdzie. Wrzuć na luz, czyli tutaj kolejne miejsce na wprowadzenie zdjęcia. O, tak się prezentuje. Myślę, że fajna też kolorystyka, bo ona troszeczkę jest taka pastelowa, więc tutaj jak na przykład wkleimy sobie zdjęcie bardziej intensywne, z jakimiś bardziej wyrazistymi kolorami, no to ono pięknie będzie wyeksponowane. No i tutaj też cudowna grafika, kwiaty zawsze w cenie, jak ja to mówię. No i zamykamy dwie części i to jest w zasadzie środek albumu, bo ten album, kochani, składa się po prostu z dwóch kart. I kolejna strona, pora relaksu, tutaj wykorzystanie elementu wyciętego z kolekcji, wykorzystanie karty z kolekcji, miejsce na dokonanie zapisków bądź mniejsze zdjęcie. Tutaj sobie też możemy takie zdjęcie wkleić, nie ma problemu. Ale możemy też pozostawić tą część, tą stronę bez wklejania zdjęć. No i otwieramy. Tutaj miejsce pod wklejenie już formatowego zdjęcia. Dookoła powstanie nam właśnie taka ramka w kolorze bazy, czyli w kolorze écrit. Kolejna klapka. Dobry czas. Element wycięty z kolekcji, taki tym razem malutki. No i piękne te tła, które nam gdzieś tam fajnie tonują całość. Otwieramy kolejne miejsce na wklejenie zdjęcia. No i tutaj znowu mamy taką większą kartę, gdzie po wklejeniu będziemy mieć dookoła ładną ramkę właśnie z tymi motylami. Słodki smak lata, słońca i wiatru. Kolejna karta wykorzystana z kolekcji pod zapiski bądź pod wprowadzenie zdjęcia o mniejszym formacie. I ostatnia strona. Na ostatniej stronie mamy też wykorzystanie elementu wyciętego z kolekcji, czyli tej kanki, bardzo też fajne, taki trochę, taki klimat może bardziej wiejski, na takie wiejskie wakacje. Kocham moje życie, wykorzystanie tym razem kart z kolekcji, ale tej drugiej strony, czyli ramki, też bardzo fajne, lubię, powiem szczerze, lubię te ramki w tej wersji od Mintaya, podobają mi się. No i tutaj z kolei mamy harmonikę na wklejenie mniejszych zdjęć, bądź właśnie spisanie tych najważniejszych wspomnień z pobytu na wakacjach. Jak tworzymy sobie całość, to tutaj mamy taką głęboką kieszeń, ta chwila, tutaj mamy też piękną grafikę, możemy sobie oczywiście tutaj wsunąć kilka zdjęć. No, o tym formacie 9×13 cm. I tutaj też taki fajny arkusz, ja miałam dosłownie taki paseczek, więc tutaj akurat go wykorzystałam z tymi kolorami, które są ułożone, taki trochę w postaci takiej może tęczy, takie przejście. Kochani, tak się prezentuje cały album, nie jest duży, tak jak wspominałam. W zasadzie tylko 2 karty w albumie, ale myślę, że jest mega fajną formą na przechowanie właśnie zdjęć z jakiegoś pobytu, krótkiego pobytu wakacyjnego, weekendowego, czy po prostu spędzenia fajnego czasu letniego wraz z rodziną czy przyjaciółmi. Jest też fajną formą prezentową, myślę, właśnie na takie zdjęcia z różnych wyjazdów. Świetna kolekcja, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji z nią pracować, może gdzieś jeszcze jest dostępna, polecam, bardzo fajna, jedna z takich bardziej kolorowych, które od razu wpadły mi w oko, jak tylko zobaczyłam, oczywiście to było kilka lat do tyłu, natomiast może jeszcze gdzieś w sklepach jest dostępna. Dajcie znać, kochani, jak Wam się podoba taka wersja albumowa i przede wszystkim jak Wam się podoba ta kolorystyka, bo tutaj jednak tego koloru jest naprawdę dużo. Ja Wam życzę słonecznego dnia, pięknego czasu wakacyjnego i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu. Cześć!